Cześć, witajcie. Pastor Paweł Chojecki oraz jego kościół Nowego Przymierza w Lublinie przez wielu uważany jest za część nurtu kościołów protestanckich. O problemach związanych z tą grupą pisałem już na moim blogu, tuż link podam w komentarzu czy opisie do tego filmiku. I wielu słusznie wskazałoby na fundamentalizm, separatyzm, jakieś politykierstwo obecne w tej grupie, pogardliwy stosunek do innych wspólnot w wydaniu lidera tejże grupy, bardzo prostacki, bardzo grubiański, czy byśmy powiedzieli nawet nieprzyzwoity język. Przyznać też trzeba, że wiele osób zawdzięcza służbie Pawła Chojeckiego Idź Pod Prąd, Kościołowi Nowego Przymierza to, że dzięki nim po raz pierwszy usłyszeli o zbawieniu z łaski przez wiarę, ich życie zostało skonfrontowane z prawdami Pisma Świętego i uległo zmianie. Także naprawdę chwała Bogu za to i należy to docenić. Jednocześnie w ostatnich miesiącach poznaję coraz więcej osób, które opuszczają grupę Pawła Chojeckiego i to z różnych powodów. Najczęściej z powodu niebiblijnego nauczania lub jakiejś wręcz sekciarskiej mentalności. O mentalności lidera i działaniu grupy od wewnątrz więcej mogą powiedzieć ci, którzy jeździli do Lublina albo tworzyli lokalne wspólnoty, kluby Idź Pod Prąd w swoich miastach. Także ich historie mogą być bardzo pomocne dla każdego z kręgów Kościoła Nowego Przymierza Idź Pod Prąd. I w tym nagraniu podam właściwie dwie konkretne teologiczne przyczyny, dlaczego lubelskiej grupy nie można wręcz uznać za chrześcijański kościół, a jej lidera za chrześcijanina w znaczeniu właśnie tym biblijnym. Mówiąc najkrócej, powodem jest niebiblijne, niehistoryczne, nieortodoksyjne nauczanie na temat Trójcy Świętej i osoby Pana Jezusa Chrystusa. I w obu przypadkach, myślę, licząc szybko trzykrotnie, prosiłem Pawła Chojeckiego o doprecyzowanie jego przekonań w tych kwestiach. Dwa razy prywatnie, raz publicznie na moim Facebooku. Możesz wejść z 29 kwietnia 2019 roku, gdzie publicznie też zapytałem Pawła Chojeckiego jego przekonania w tych kwestiach i za każdym razem odpowiedzią było milczenie i myślę, że nie trudno odgadnąć powody. Po pierwsze, Trójca Święta. Na stronie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie przez długi czas widniało doktrynalne przekonanie, że Bóg objawił się w trzech osobach. Objawił się jako Ojciec, jako Syn Boży i jako Duch Święty. Wydźwięk sugerował wiarę w istnienie więcej osób niż trzy. Trzy co prawda może się objawiły, ale może jest ich więcej. Taki był wydźwięk tego wpisu. Po pewnym czasie to stwierdzenie zostało sprostowane na zdanie, które brzmi, że jest jeden Bóg, że jeden Bóg istnieje w trzech odróżnialnych, wiecznych, równych w istocie osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Także w ten sposób to widnieje obecnie na stronie Kościoła Nowego Przymierza. Myślę, że brzmi o wiele lepiej, ale co jednak ciekawe, poprawka na stronie została dokonana nie przez samego Chojeckiego, ale przez zaniepokojoną poprzednim stwierdzeniem osobę z innego kościoła, która po prostu miała kontakt z grupą z Lublina i potwierdza też moje zaniepokojenie w kwestii nauczania o Trójcy. Problem w tym, że ani w nauczaniu, ani w rozmowach z członkami KNP, obecnymi lub byłymi, lider z Lublina nie potwierdził, że są to trzy osoby boskie i nie więcej. Przejawiał natomiast otwartość na istnienie więcej osób boskich niż trzy, a więc wiara, byśmy powiedzieli, w trzy plus osoby boskie. Po drugie, w kilku nagraniach dostępnych w internecie, i tutaj też wrzucam link w opisie, Paweł Chojecki wyraża przekonanie, które zaprzecza prawdziwemu, pełnemu człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. Na przykład w nagraniu z lutego 2019 roku naucza w ten sposób, że Jezus powiedział, że Jezus odarł się z majestatu i przyszedł z zewnątrz podobny do człowieka. Owszem, upodobnił się w zewnętrznym wizerunku do człowieka, przyszedł na ziemię w postaci człowieka, ale za chwilę dodał, ale nie jest człowiekiem.
ale nie jest człowiekiem. Jeżeli nie wierzycie, link podam, mówię, w opisie do tego filmiku, gdzie te słowa możecie usłyszeć. Także jest to jawne zaprzeczenie nauce Pisma Świętego na temat Pana Jezusa. Biblia nie mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł na świat w formie człowieka, w jakimś opakowaniu człowieka, że był jakby człowiekiem, że przyjął garnitur człowieka. Pismo Święte wprost mówi, że był w pełni człowiekiem. 1 Tymoteusza 2:5. Na przykład List do Hebrajczyków 2:17. We wszystkim stał się jednym z nas z wyjątkiem grzechu. I prawda o pełnym bóstwie i pełnym człowieczeństwie Jezusa Chrystusa nie jest jakąś opcją, jakimś dodatkiem dla wiary chrześcijanina. Jest fundamentem chrześcijańskiej wiary. I zaprzeczając pełnemu bóstwu lub pełnemu człowieczeństwu Jezusa, stawiamy się poza społecznością ludu Bożego, poza Kościołem powszechnym, poza historycznym Kościołem chrześcijańskim. Zaprzeczamy prawdzie, że Jezus, będąc jednym z nas, poniósł nasze winy na krzyż. Będąc człowiekiem, w pełni człowiekiem, poniósł winy ludzi na krzyż. Dlatego wspólnota lub jej lider, którzy zaprzeczają pełnemu człowieczeństwu Jezusa, nie mogą być uznani za chrześcijan. Powinni raczej pokutować z grzechu odstępstwa i wrócić do biblijnej wiary, wyznawanej przez wszystkie nurty wiernego chrześcijaństwa. Nie mówimy tutaj o sprawie drugorzędnej, o jakimś bonusie do chrześcijańskiej wiary. Mówimy tu o absolutnym sercu chrześcijańskiej wiary, czyli o tożsamości Pana Jezusa. I te przekonania Pawła Chojeckiego na temat Trójcy czy człowieczeństwa Chrystusa nie dziwią, biorąc pod uwagę jego niebiblijną metodę budowania doktryn i antyteologiczne przekonanie, czy podejście do budowania doktryn. Brak w jego nauczaniu odniesień do dorobku i wiary Kościoła, historycznych wyznań wiary. Nikogo nie cytuje, na nikogo się nie powołuje i nic dziwnego, że mamy do czynienia z bardzo, powiedziałbym, płytkim nauczaniem z ogromną dozą polityki. Jego metoda budowania przekonań doktrynalnych jest metodą, powiedziałbym nawet wręcz wybitnie sekciarską, na zasadzie ja i moja Biblia, ja i mój głos, guru przemówił. Nic dziwnego, że wśród osób związanych z Kościołem Nowego Przymierza właśnie utrwala to wizerunek guru, którego opinia jest wyznacznikiem myślenia i postępowania członków. I sam brak wyrazistego nauczania lubelskiego przywódcy na temat Trójcy Świętej, człowieczeństwa Jezusa, pomijanie wręcz tych zasadniczych kwestii jest rodzajem złożonego wyznania wiary. Milczenie również wiele mówi. Przeglądając jego liczne wykłady na YouTubie, znajdziecie wiele bardzo mocnych przekonań na temat na przykład tak zwanego porwania Kościoła, jak to się mówi, na temat chipów, antychrysta, na temat Kościoła katolickiego, na temat papieża Franciszka, na temat prezydenta Dudy, Donalda Trumpa, na temat Chin, Ameryki i tak dalej. Nie znajdziecie jednak niczego na temat Trójcy i tożsamości Jezusa. I słuchajcie, to nie jest przypadek, dlatego że treści, które pomijasz, wybrzmiewają równie mocno jak te, o których mówisz.